Tak, miejsce robi wrażenie, naprawdę myślę, że z każdą edycją będzie teraz lepiej, jest dobrze. Myślisz, że Biała Piska polubi się z muzyką klubową? Myślę, że tak, każdy region się lubi, więc wszystko zależy, aby się strzelić. Super, widzimy się za rok. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Ciebie. Ogólnie to wszystko w porządku, jak to w weekendy bywa, ale naprawdę cieszę się z tego, że mogłem tu pierwszy raz zagrać i cieszę się, że ludziom mój set spodobał i mam nadzieję, że może w następnym roku też tak się stanie. Porwałeś Białą Piską do tańca, widziałam ten tłum szalejący pod sceną, ale mam wrażenie, że ty również świetnie sam bawiłeś się na swoim koncercie. U mnie zawsze tak wygląda, że jak widzę, że publika się dobrze bawi, to wtedy ja się czuję dobrze z tym i świetnie bawię, bo zresztą granie w klubach to ostatnio w ogóle coś, co przychodzi najlepsze mi do życia. Super. Czyli pogoda nie jest ci straszna, więc mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w takim samym składzie. I również mam taką nadzieję, choć wiadomo, przed momentem pogoda się nie sprzyjała, ale dobrze, że chociaż deszcz dał trochę wody. Ale naprawdę, jest naprawdę miła atmosfera, jak na pierwszy raz w moim przypadku, więc mam nadzieję, że i za rok będzie tak samo, tylko żeby była ładna pogoda. Do zobaczenia! Zamknęła pierwszą połowę stawki, będąc jednocześnie jedyną kobietą w naszym zestawieniu. Widziałam na początku za kulisami stresik troszeczkę był. Tak, był, bo to tak jakby no mój pierwszy występ na scenie, a zawsze chciałam to zrobić, więc no stresowałam się, bo chciałam, żeby jak najlepiej po prostu mi wyszło. Super, czyli na pierwszej edycji Summer DJ Fight spełniamy marzenia. Tak, dokładnie. Czy koledzy DJ-e wspierają, czy raczej dają pokazać, że mają troszeczkę więcej lat doświadczenia? Znaczy nie odczułam tego. Zawsze tylko było, że Vera, dasz radę, jesteś najlepsza, poradzić sobie. Więc jeżeli chodzi o wsparcie, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Super, ja zdradzę ci, że przy tobie bawiłam się najlepiej, puszczając światła za kulisami. Także mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Do zobaczenia. DNP, największy showman wśród naszych DJ-ów. Mam wrażenie, że świetnie czujesz się z mikrofonem. No, oczywiście, że tak. Ja bez mikrofonu po prostu nie mogę żyć. Muszę codziennie w studiu u nas, to po prostu kocham pracę z mikrofonem. Te efekty, to po prostu sprawia mi taką radość. Czyli to nie tylko lata doświadczenia, ale również zapędy dziennikarsko-prezenterskie. Teraz już tak, ale kiedyś było w ogóle inaczej. Ogólnie bałem się mikrofonu. Ale wystarczyło tylko spróbować i poszło. I jak pokonałeś nieśmiałość? Praktyką. Pewnego razu stwierdziłem, spróbuję i leci. Ostatnie pytanie. Kim byś był, gdybyś nie został DJ-em? Lotnikiem. Dziękujemy. Wielki finał, DJ Prix, występował ostatni, ale chyba był tutaj już pierwszy. Od której jesteś w Parku Miejskim Białej Piskiej? W Parku Miejskim Białej Piskiej jestem od godziny 17, a z panem Mirkiem tutaj działam już od godziny 10.
Bardzo zaangażowałeś się w organizację całego wydarzenia. Rozumiem, że zależy Ci, abyśmy w przyszłym roku spotkali się tutaj w jeszcze większym gronie. Oczywiście, w przyszłym i następnym i w kolejnych latach również jak najbardziej. I mam nadzieję, że następna edycja będzie zdecydowanie lepsza. No i oczywiście, że pogoda nam nie przeszkodzi tego wydarzenia, tak jak nam przeszkodziła dzisiaj. Frekwencja nie była duża, ale nie ilość, a jakość. Bardzo dobra publika, najlepsza jaka może być. A jak to jest zamykać tak duże wydarzenie? Szczerze mówiąc, nie wiem, bardzo fajnie. Duże emocje na pewno, jeżeli się gra tą końcówkę, bo są tylko najwytrwalsi, i oni są odporni na bardzo takie mocne bity. No jak było widać dzisiaj, zagrałem na koniec dosyć mocne, energiczne numery holenderskich producentów, Anger Fierce między innymi, hardcore 200 bpmów minimum, no i najwytrwalsi zostali, no i było fajnie. Noc była bardzo gorąca, ja mam nadzieję, że za rok damy jeszcze więcej ognia.